To znaczy ten pierwszy mecz kontrolny chcieliśmy potraktować tak, że chcieliśmy też sprawdzić różne warianty i różne zestawienie personalne, stąd też daliśmy szansę młodym zawodnikom w pierwszej połowie, żeby zaprezentowali się na tle silnego przeciwnika, bo widzę w pierwszej połowie niemal wszystkimi zawodnikami grał, którzy na co dzień występują na boiskach ekstraklasy. Mieliśmy też tą świadomość, że te pierwsze dwa tygodnie pracy to jest bardzo duża intensywność. W tym tygodniu zawodnicy przebiegli naprawdę bardzo dużo kilometrów podczas jednostek treningowych. Stąd to też na pewno było widoczne w tym spotkaniu. Jednak będziemy ten mecz analizować, będziemy doszukiwać się naszych błędów i rzeczy, które musimy cały czas poprawiać, tak żeby optymalnie przygotować się do tego pierwszego starcia i do całej tej rundy rewanżowej. No na pewno cięższy okres za nami, ale tak jak tutaj rozmawiałem wcześniej, czy z kolegami, czy z trenerem, no na pewno nie powinniśmy stracić tyle bramek w pierwszej połowie. No ale będziemy nad tym pracować, będziemy to analizować i jesteśmy dobrej myśli. Jesteśmy dzień przed wyjazdem na obóz, na pewno tam będziemy szlifować formę. Powiedzieliśmy sobie, że trzeba drugą połowę zacząć od zera i chłopaki na pewno fajnie do tego podeszli. Strzeliliśmy szybko bramkę, zupełnie inaczej to wyglądało. Było zaangażowanie. Trzeba się cieszyć z tego, że dzisiaj każdy zdrowo zakończył ten sparring i szkoda, że przegraliśmy. Na pewno będziemy to wszystko analizować i jakiś materiał mamy. Tak jak mówię, cięższy okres za nami, dobra praca. Jedziemy dalej na obóz i tam będziemy dalej trenować.